Cześć, witajcie w pierwszej serii, w pierwszym filmie z serii o wzorcach projektowych. Dzisiaj będzie budowniczy, builder pattern. Tak jak mówiłem, każdy wzorzec będzie przedstawiany w minimum dwóch filmach. Na początku przedstawię najprostszy przykład, z grubsza omówię, jaki problem to rozwiązuje, jakie to są zalety tego, ewentualnie jakie są wady. Chciałbym, byście zrozumieli na najprostszym przykładzie, co to jest w ogóle za wzorzec, jak go samemu później zastosować. I później w drugim filmie zrobimy jakiś trochę bardziej, ciut bardziej zaawansowany przykład, by osadzić to w jakimś kontekście. Czyli zacznijmy od tego, stworzyłem sobie dwie klasy. Problem cat, czyli nasz kod, w którym będzie nasz kod, kod, w którym będzie kod z problemem, który rozwiążemy później w klasie cat. Stworzymy sobie Pushina, bardzo popularny facebookowy kod. Mam między innymi z nim kubek, dlatego często będzie służył jako przykład. Warto wykorzystywać rzeczy, które macie na kubku. Jak na przykład macie samochód na kubku, to zróbcie samochód. Jak macie jakieś Pokemony, to zróbcie Pokemona. I jaki problem rozwiązujemy? Mamy jakąś klasę, bardzo typowa klasa. Mamy pola, mamy dwa różne konstruktory do tworzenia tej klasy, i getery, i setery, i metoda toString. ToString jest to nic innego, jak gdy zrobimy sobie sysouta danego obiektu, to podczas sysoutu zostanie to po prostu wypisane jako tekst. O, tutaj. Nieważne, nie jest to tutorial podstawowy Java. Aktualnie nie jest to duży problem, ponieważ chciałem, by przykład był bardzo, bardzo minimalistyczny, by było to łatwo zrozumieć. Gdy mamy 4 parametry, 5 parametrów, to builder pattern nie jest aż taki potrzebny, ponieważ jest to jeszcze w miarę czytelne. Widzimy, że podczas inicjalizowania naszego kota podajemy 4 parametry: imię, kolor, wiek oraz kto jest właścicielem. I jest to jeszcze czytelne, ale wyobraźmy sobie, że teraz jakaś klasa ma parametrów nie 4, tylko 20. Na pewno się spotkaliście z tym, że podczas inicjalizowania w konstruktorze, podczas korzystania z jakiejś biblioteki, na przykład było 10 parametrów i było tych konstruktorów na przykład 10 do tworzenia różnych typów tych obiektów. Ponieważ czasami niektóre pola są wymagane, jak na przykład w tym przypadku stwierdziłem, że zawsze będzie imię wymagane, a reszta jest opcjonalna, dlatego mamy jeden konstruktor, w którym podajemy wszystko, jeden konstruktor, w którym podajemy tylko imię, a resztę sobie możemy na przykład przez setery to dać. To widzimy, że w przypadku, gdy będzie tych pól więcej, gdy będzie więcej konstruktorów, to utrzymanie takiego kodu może być problematyczne, jest łatwiej o błąd i nie jest tak łatwo to czytać, nie jest to takie czytelne. I ten problem właśnie rozwiązuje builder, czyli kod jest bardziej czytelny, kod kota, naszego keta, i łatwiejsze jest to w utrzymaniu, jeżeli mamy buildera. Kolejny potencjalny problem, który to rozwiązuje, jest taki, że podczas inicjalizowania obiektu, w którym mamy w konstruktorze tylko jeden parametr i resztę sobie tworzymy seterami, to widzicie, że tutaj jest już stworzony obiekt i jest w sumie teraz obiekt, który aktualnie ma wszystko null. Czyli jeżeli go sobie tutaj wypiszemy, a następnie setniemy sobie inne rzeczy, to widzimy, że wykorzystywany jest obiekt, który ma taki state, w którym nie jest wszystko ustawione, czyli możemy potencjalnie wykorzystać obiekt, który nie zainicjalizowaliśmy tak, jak chcieliśmy. Jest to oczywiście taki mega banalny przykład konsolowy, ale w przypadku większego programu dużo łatwiej o błąd, że wykorzystujemy obiekt, zanim setery w ogóle coś z nim zrobiły. Czyli tu widzicie ten potencjalny problem, że nie jest to aż tak super czytelne. W przypadku dużej ilości parametrów w konstruktorze dużo tracimy na czytelności, trudniej jest taki kod rozbudowywać, trudniej jest taki kod utrzymać, bo dużo łatwiej o błąd. I nasz builder to rozwiązuje. Teraz jak to jest rozwiązywane przez builder? Widzimy w builderze, tam sobie te klasy obok siebie, by to było bardzo łatwe do porównania. Tak samo mamy kota, tu mamy naszego problematycznego kota, mamy parametry pola, nie parametry pola, takie same. Mieliśmy dwa różne konstruktory, czyli jest to overloading konstruktorów, że mamy jeden taki do różnego tworzenia. A tutaj mamy konstruktor prywatny, czyli nie może być wykorzystany podczas inicjalizowania klasy. Możecie sobie doczytać, czym jest na przykład prywatny konstruktor w Javie. I ma on jeden parametr. I tym parametrem jest jakaś dziwna klasa builder. Gdy sobie klikniemy na builder, to widzimy, że ta klasa jest to klasa wewnętrzna, statyczna klasa wewnętrzna. Nie ma ten kod również seterów. W sumie nie jest to do końca konieczne, że nie musi ich być, że ich tutaj nie ma, ale generalnie aktualnie nie są potrzebne. Ma tylko prywatny konstruktor z builderem oraz gettery poszczególnych pól. I oczywiście metodę toString, to jest tylko dla ułatwienia, by to Wam pokazać. I teraz czym jest taki builder? Jest to publiczna, statyczna klasa wewnętrzna. Nie musi być to koniecznie klasa wewnętrzna, ale dla tego prostego przykładu zróbmy taką. Jest to w sumie też bardzo popularne wykorzystanie buildera, że jest to statyczna klasa wewnętrzna, ale niekoniecznie builder musi być taką klasą. Następnie ten builder ma takie same pola jak właściwa klasa. To jest w sumie to jest podawane jako jedną z wad buildera, że kod jest zduplikowany, ponieważ te same pola są wewnątrz klasy powtarzane, ale myślę, że zalety przeważają tutaj nad tą wadą. Widzimy, że chcemy, by nasz kod zawsze miał imię, czyli pole, które jest wymagane, będzie finalne, ponieważ będzie nam się kompilator rzucał, gdy go nie zainicjalizujemy. I pole opcjonalne nie są finalne. W poprzednim naszym kodzie rozwiązaliśmy to tak, że name jest wymagany przez to, że podczas inicjalizowania zawsze musimy go podać. Obojętnie jaki konstruktor wykorzystamy, ten czy ten, zawsze name jest wykorzystywane. I nasz builder ma różne konstruktory. Zawsze w konstruktorze podajemy jeden parametr. Konstruktor nazywa się tak jak te pole, czyli konstruktor builder. Co ja gadam, konstruktory. Różne metody, do których przekazujemy jeden parametr i zwracają nam ten obiekt. Czyli gdy tworzymy naszego buildera, podajemy wymagane pole. Teoretycznie nie musi być tutaj tego pola. I następnie mamy metody, które przekazują po jednym parametrze, czyli tutaj przekazujemy kolor, przekazujemy wiek właściciela i następnie mamy metodę build, która zwraca nasz właściwy obiekt. Ja sobie teraz trochę zawiłem, ale gdy ten przykład wykorzystamy w praktyce i gdy analogicznie napiszecie własny przykład buildera, to stanie się to jasne. To jest taki przykład, że teraz to wygląda skomplikowanie, ale gdy to wykorzystam w praktyce i koniecznie, gdy napiszecie sobie własnego buildera, własną klasę, na przykład zróbcie sobie klasę z jednym polem, z dwoma polami i analogicznie po prostu zróbcie sobie wszystko, to stanie się to jasne. Naprawdę to tak wygląda z zewnątrz, skomplikowane, ale gdy to wykorzystacie sami, to jest naprawdę bardzo prosty i przyjemny wzorzec. Jest dużo nawet takich narzędzi w internecie, które z danej klasy do danej klasy generują buildera. Nawet jest do Eclipse'a chyba plugin, ale jakoś go nie musiałem nigdy wykorzystywać, ponieważ nie tworzyłem aż tak często builderów, a gdy były potrzebne, to da się to z palca napisać w miarę szybko. I jak to teraz można wykorzystać? Gdy mamy naszą klasę cat, która ma tylko prywatny konstruktor z builderem i buildera, który ma konstruktor z wymaganym polem oraz metody, które do stworzonego obiektu dodają jeden parametr, zwracają daną klasę i następnie podczas metody build tworzą sobie z tego obiektu, który tu jest stworzony, naszego właściwego kota, to gdy w praktyce wykorzystujemy to, to wygląda to tak. Nasz cat właściwy to cat builder name, damy sobie również Pushchin. I damy mu sobie damy taką samą kolejność jak tutaj. Kolor. Stwórzmy sobie taki sam obiekt. Age. Owner. I na samym końcu build. Sobie to wypiszmy. Widzicie, czym to się różni? Zamiast tworzenia sobie new cat, tworzymy new builder. Builder jest to wewnętrzna klasa wewnątrz naszego kota, dlatego jest to wykorzystane tak, że cat.builder to jest tak jak po prostu taki namespace dodatkowy. Namespace, tak się to mówi. I widzimy, jest to fajnie czytelne. To jest tak jakby taki konstruktor, tylko zamiast podawania tego tak, że nie widzimy, czy to jest, teraz wiemy, że to jest imię, ponieważ pisze Pushchin, pisze black, że jest kolor, ale w przypadku długiej listy parametrów, gdy na przykład podajemy wiele liczb, na przykład wiek, ilość nóg, bo może być kod jakiś tam upośledzony z 3 nogami na przykład, to niekoniecznie wiemy, czy te 3 to jest teraz ilość nóg dla upośledzonego kota, czy może jego wiek. Dlatego takie tworzenie obiektu, w którym podajemy kolor, age po kropce, no widzicie, jakie to jest czytelne. Jest cat, tu jest z wymaganym polem imię Pushin, kolor taki, age taki, owner taki. I po podaniu wszystkich parametrów robimy build i mamy naszego kota. I dodatkowy plus, widzimy, że nie jest tak jak w przypadku tych setterów, że nagle możemy sobie wykorzystać ten obiekt, gdy wszystkie settery, które chcieliśmy zrobić, nie zostały wykonane, ponieważ obiekt cat zostanie dopiero zwrócony, gdy po wszystkich parametrach wywołamy build, które zwróci właściwego kota. Czyli nie ma możliwości, by wykorzystać to na przykład tutaj. Kompilator w ogóle tego nie dopuści. Może niektórych może irytować to, że tutaj te parametry, że te metody są wywoływane tak tutaj na dole po kropce. Dlaczego nie jedne po drugim? Jest to tylko kwestia czytelności. Oczywiście mogłoby to wyglądać tak. O, wszystko tak jest jedno po drugim robione. Builder, taka metoda, konstruktor, taka metoda, taka. Ale konwencja jest taka bardzo często, że wygląda to tak. I sami przyznacie, że jest to bardziej czytelne. Jest to kwestia przyzwyczajenia, ewentualnie indywidualnych preferencji. I teraz dla tych wszystkich, którzy myślą, że kurde, co to jest w ogóle, nic z tego nie jarzę. Pamiętam, że na początku też taki miałem trochę problem, że on tutaj w kliencie może to wygląda, że to jest sensowniejsze, ale tą klasę nie tak łatwo załapać od razu. Dlatego mówię, że żeby ten wzorzec załapać, należy sobie napisać małą klasę, która wykorzystuje ten wzorzec i następnie po kawałku ją rozbudowywać. I to właśnie zrobimy teraz. Cały ten kod źródłowy, cały kod, te 3 klasy, cat, problem cat i client macie na GitHubie. Wrzucę link do opisu filmiku. I teraz napiszmy sobie własną prostą klasę z builderem, którą powolutku rozbudujemy trochę, by to wam po prostu łatwiej wyjaśnić. Te klasy już nie wrzucę na GitHuba, macie sobie sami napisać prostą klasę w ramach nauki. Tak mówiłem, że warto robić to, co macie na kubku. Akurat nie mam kubka z autem, ale stwórzmy sobie klasę car. Wypisać taki builder, najlepiej pobrać sobie klasę buildera, na przykład tego kota, dać im sobie obok i na podstawie tego pisać. Generalnie nim piszecie mniej jednocześnie, tym jest to łatwiej zajarzyć. Dlatego stwórzmy sobie teraz najprostszy możliwy builder. Private. Stwórzmy sobie auto, które ma kolor. Takie babskie auto. Kobiety tylko wiedzą, jakie kolory mają samochody. Też się wcale nie znam na samochodach, więc śmieję się w sumie niepotrzebnie. Nie powinniśmy się z ludzi śmiać, więc dobra, już skończę z tym. String color. Stwórzmy sobie do tego. Jest takie fajne ułatwienie w Eclipse i różnych narzędziach source, generate getters and setters. Stwórzmy sobie tylko gettera, ponieważ setter nam nie będzie potrzebny. Można mieć settera, ale akurat w przypadku buildera nie jest on do końca konieczny. I następnie stwórzmy sobie klasę builder, czyli aktualnie widzicie, jest to mega banalne pole color i getter. Teraz stwórzmy sobie public static class. Widzicie, przepisuję wszystko, co tu jest po prawej. Builder. Trochę niekonsekwentnie, że tutaj dałem te nawiasy tak, a tutaj tak. Generalnie powinniście wykorzystywać cały czas taki sam styl, ale nie jest to tutorial na temat jednolitego stylu, jest to tutorial na temat buildera. I nasz builder ma takie same pola jak właściwa klasa. Może mieć opcjonalnie jedno pole finalne, jeżeli jest ono wymagane, ale przykład był maksymalnie banalny. Zróbmy, że to nie jest wymagane. Private string color. No. Teraz tak, public builder bez parametrów. Od konstruktor taki nie musi chyba nawet być, ponieważ każda klasa ma domyślny konstruktor. I public builder. Pamiętamy, mamy konstruktor, teraz piszemy pierwszą metodę color, do której przekazujemy kolor. Robimy this, kolor równa się kolor i następnie zwracamy return this. Damy sobie bez tego, to nie jest potrzebne. Może być konstruktor, jeżeli mamy jakieś finalne pole z wymaganym polem, wtedy można napisać sobie konstruktor. Można sobie go zostawić dla czytelności, ale postaram się wykorzystać jak najmniej kodu, minimalistycznie jak najmniej kodu, czyli aktualny stan klasy, pole jedne z getterem, mega banał, wewnętrzna klasa ostateczna builder, która ma to same pole, ma metodę taką samą, która nazywa się tak samo jak te pole, do której przekazujemy te pole, tworzony do koloru naszego buildera jest przekazywany ten kolor i zwracamy tą klasę i zostało nam tylko, znowu patrzę sobie do ściągawki, tak samo napiszcie sobie według ściągawki własną klasę public, teraz właściwa klasa, która była z zewnątrz, czyli tu był cat, tu jest car, public car build return new car, do którego przekazujemy this. Oczywiście tego this jeszcze nie ma, tego nie napisaliśmy. Jest to ten prywatny konstruktor, do którego przekazujemy naszego buildera, czyli klasa, która ma taki wzorzec, ma ten builder, musi mieć prywatny konstruktor, do którego przekazujemy builder. Bądźmy pewni, że to jest właściwy builder. Tak, od karu. I nasz kolor to kolor z buildera. Widzicie, jaki mega banalny przykład naszego buildera dla samochodu. Czyli spójrzmy sobie ten car równa się new car builder. Co tu mamy za kolor? Kolor, damy sobie czerwone auto build sysout car client startuje. Widzicie, że tu mi teraz jakieś byle co wypisał. To jest dlatego, ponieważ nie ma metody toString, która dużo rzeczy ułatwia, dlatego zróbmy sobie get color. Teraz wypiszę nam kolor. No, red, czyli to działa. Napiszmy sobie metodę toString, by również ułatwić nam pokazywanie tego konsoli. Znaczy napiszmy, tu nie trzeba nic pisać, wystarczy sobie wykorzystać Eclipse'a, source, generate toString. O, i wygenerował nam toStringa. Damy go sobie na dół. Generalnie lubię mieć toStringa na dole. O, widzimy car, color, red. I tak powinniście się nauczyć buildera. Napisać sobie własną banalną klasę. Na początku z jednym polem, getter tego pola, prywatny konstruktor, w którym będzie builder, wewnętrzny builder z jednym polem, z metodą, przez którą przekazujecie ten kolor, to jest to, metoda build, ewentualnie toString, który nie jest do końca konieczny i wykorzystajcie to. Następnie jak to widzicie, o działa, to możecie sobie dodać drugie pole, private string, co jeszcze ma auto, auto to może mieć też wiek, czy to jest 10-latek, pierwsze auto, czy 20-latek, czy inne. Również będzie to miało getter, string, get age. Można to wygenerować teraz, ale napiszę to sobie tak z palca. Return age. Czyli dodaliśmy nowe pole, dodaliśmy do tego pola getter, następnie do prywatnego konstruktora musimy również dodać, że this age równa się builder age. Widzimy analogicznie, wszystko piszemy. Aktualnie nam to podkreśla, ponieważ jeszcze nie mamy w builderze naszego age'a. Następnie to sobie kopiujemy, nasz age. Czyli nasz builder ma teraz dodatkowe pole edge. Stwórzmy sobie, albo skopiujmy, by było to bardziej widoczne, jak to jest analogicznie zrobione, metodę edge. Z kolei robimy edge, this edge to edge. Można sobie metodę toString nowo wygenerować, ponieważ powstało nowe pole source. Jestem ciekawy, jak to na dole to nacisnę na source, czy mi wygeneruje toString na dole? Chyba tak, przegeneruje w miejscu, w którym to zrobiliśmy. Source generate toString. Tak. I widzimy, że powstał. Dodaliśmy pole, dodaliśmy rzeczy analogicznie do pierwszego. Teraz sobie zróbmy to tak jak tutaj, by było bardziej czytelne. Czyli new car builder. Kolor taki, tu dam taba, by było bardziej czytelne. Red i age. Caps lock mi się włączył. Age, niech będzie to 10-latek. Klasa nie była zapisana, dlatego nie widział tutaj tego age'a. Tak? Co mi tu nie pasuje? Age to... Aha, okej. Jestem głupi i w age dałem, że jest przekazywany string, a to jest oczywiście int. Ponieważ wiek nie jest stringiem. I tyle. Widzicie, analogicznie do samochodu dodaliśmy kolor, daliśmy wiek i możecie sobie tak jedno pole po jednym polu to, rozbudowywać. Jest to wygląda to skomplikowanie, jak macie bardzo dużo pól, ale jak sobie powoli budujecie klasę, dodajecie po jednym polu, analogicznie dodajecie, ewentualnie znajdziecie sobie jakieś narzędzie, które to generuje, to gdy piszecie sobie krok po kroku taki własny builder, to myślę, jest to łatwe do zrozumienia. Po prostu należy napisać samemu buildera i wtedy się go zrozumie. A nie należy tylko czytać tą klasę i próbować to zrozumieć. Po prostu napiszcie sobie teraz tak samo, jak ja napisałem sobie ten samochód, ten car, napiszcie go sobie też, napiszcie sobie własną klasę i powoli dodawajcie sobie po jednym polu i tyle. W następnym filmie pokażę buildera w jakimś tam kontekście. Musicie pamiętać, że tworzenie takiego buildera jako wewnętrzną klasę statyczną tutaj jest to popularne wykorzystywanie buildera, a nie jest to jedyne. Można to wykorzystać również inaczej. Postaram się w następnym filmie w jakimś kontekście to pokazać, w którym pokażę takiego buildera jak tutaj i może trochę innego, ale myślę, że podstawy buildera i samo to, że widzicie, jak to jest czytelniejsze, ładniejsze od takiego pola parametrów, że jest to już warte tego zachodu. Generalnie jest przyjęte, że buildera należy tworzyć, gdy macie więcej niż 4 lub 5 parametrów w konstruktorze. Tutaj jest ich bardzo mało jeszcze, ale tak stworzyłem, to by było to po prostu czytelniejsze. Ale generalnie jest reguła, że tworzy się buildera, jeżeli mamy więcej niż 4-5 parametrów w konstruktorze. Tak jest generalnie przyjęte, kwestia umowna. To tyle. Cześć.